Kłaniam się, tutaj Bartek Szemraj, a dzisiaj powiem o owsiance, o tym, dlaczego ona nie zawsze jest najlepszym wyborem śniadaniowym, o tym, kiedy szczególnie unikać takich śniadań typu owsianka i jakie są w takich przypadkach zdecydowanie lepsze alternatywy. Serdecznie zapraszam. Na początek tylko informuję o tym, że oglądacie ten film tylko i wyłącznie dzięki osobom, które subskrybują mój kanał, więc jeżeli uważasz, że treści, które tworzę, są wartościowe, bardzo proszę, zrób to, polub ten film, dodaj komentarz, do niego to i wszystko, te wszystkie czynności pomagają mi się rozwijać. Z góry bardzo dziękuję. Tak jak zacząłem ostatnio robić na samym początku filmu, dodaję pytanie i do tego pytania na samym końcu filmu dodaję odpowiedź. Bardzo proszę, teraz daję pytanie, jeżeli znasz na nie odpowiedź, bardzo proszę, odpowiedz na nie w komentarzu. Spośród wszystkich osób, które odpowiedzą prawidłowo, wylosuję jedną, co najmniej jedną, może dwie osoby, które wygrają mojego dowolnego e-booka. Więc po prostu warto ten komentarz tak dodać. Teraz uwaga, pytanie jest lekko podchwytliwe, więc bądźcie czujni. Czy błonnik może powodować problemy trawienne? Jestem bardzo ciekawy, czy odpowiecie tak lub nie w komentarzu na koniec tego filmu. Ja dam swoją odpowiedź, też serdecznie zapraszam na ten film do końca, a my już teraz przechodzimy do konkretów. I tak mamy owsianka, co trzeba wiedzieć, co zawiera, kiedy nie jeść i jakie są lepsze alternatywy. Punkt pierwszy, co zawiera. Oczywiście, żeby nie było, że ja jestem teraz jednym wielkim krytykiem i każę ludziom w ogóle nie jeść owsianek. Jeżeli czujecie się po niej dobrze, śmiało jedźcie. Ja się tutaj od razu muszę wytłumaczyć, bo wiem, że będą pewne ataki jak zawsze. Moi drodzy, nigdy nie jestem hejterem wszystkiego. Jeżeli ktoś robi coś, z czym ja się nie zgadzam, ale ma efekty, to niech to robi dalej. Ja nie krytykuję, się nie wtrącam, tylko ja staram się pokazywać swoimi filmami, żeby mieć trochę szerszy punkt widzenia na to wszystko. I teraz, co zawiera owsianka? Oczywiście zawiera też witaminy i minerały. Super wszystko. To, co jest dla mnie istotne w tym filmie, co zawiera owsianka, to jest cukier. I to, co jeszcze jest ważniejsze, to błonnik, bo o tym błonniku dzisiaj będę bardziej mówił. Jeżeli chodzi o cukier, tu jest bardzo, bardzo lubię tą informację, bo jest dużo osób, które mówi mi, że musi zjeść owsiankę rano, albo musi zjeść bułkę rano, albo kanapkę rano, bo to ma węglowodany i to napędzają, dodają energii na cały dzień. To jest bzdura, dlatego że cukier daje energię na godzinę, dwie, no chyba, że jest bardziej złożony, to na 3-4, max. To gdzie na cały dzień? Rano my przede wszystkim potrzebujemy pobudzenia, więc albo poćwicz, albo wypij kawę, herbatę, to są pobudzacze. A to, że ty zjesz rano kanapkę, żeby mieć więcej energii, no jeżeli czujesz głód, to okej, energii ci to doda, ale znowu mówię, na jedną, dwie, może 3-4 godziny, a nie na cały dzień. Druga sprawa, zaczynanie śniadania od produktów, które mają cukier węglowodany, trochę jednak będzie cię potem w ciągu dnia przekładać na tą stronę, żeby jednak kolejne posiłki też ten cukier i węglowodany miały. Czy to jest dobre rozwiązanie? Dla większości osób uważam, że nie, bo węglowodany, tak jak już powiedziałem, to jest szybkie źródło energii. Bardziej bym zostawił je dla sportowców albo dla osób, które bardzo mają aktywny styl życia. Dla osób, które ten styl życia mają taki dosyć umiarkowany albo mało aktywny, jednak bym w ten cukier tam nie szedł. Bardziej szedłby w białka i tłuszcze. Ale o tym też już nagrywałem i pewnie nagram więcej. W każdym razie, to co jest dla mnie istotne w tym filmie, to już cukier mamy. Jeszcze pamiętajcie o tym, to jest bardzo fajna rzecz, bo mamy owsianka, no to wiecie, to jest tak, że tam są płatki owsiane. Legenda głosi, że wszyscy jedzą je z wodą i kropka. Fakty są takie, że jak widzimy w zdjęcia w strefie przemian użytkowników, którzy jedzą owsiankę, no to wygląda tak, że tam jest płatki owsiane, tam jest mleko, tam jest miód, tam są owoce, tam są jeszcze jakieś musli dodane i tak dalej. Ilość tego cukru tam jest ogromna. Tam jest często 100, 200 czy 300 gramów cukru w takiej jednej owsiance. No to moi drodzy, po tym większość osób zapada w śpiączkę przez to, że mają taki poziom glukozy wywalony w górę. Więc moi drodzy, jeszcze raz. Z tym cukrem po prostu uważajcie, o to was tylko proszę. Jeżeli chodzi o błonnik, przyjęło się, że błonnik jest tylko dobry. W ogóle powinno się go jeść 40, 30, 50 gramów dziennie, po to, żeby nam to trawienie dobrze działało. Czy to jest prawda? Bo jak się okazuje, ten błonnik nie zawsze w nadmiarze będzie działał dobrze. Z każdą substancją, tak szczerze powiedziawszy, jest tak samo. I za mało, i za dużo jest źle. I tak samo dokładnie jest z błonnikiem. Wyeliminowanie go w ogóle jest to prawie niemożliwe w diecie w sumie, więc nie wiem, czy to nie jest trochę abstrakcja, żeby o tym mówić. Zjedzenie zbyt dużej ilości błonnika, na przykład właśnie po takiej owsiance, gdzie w tych płatkach owsianych jest mnóstwo błonnika, gdzie w owocach jest błonnik, gdzie w musli często jest błonnik, gdzie w chlebie pełnoziarnistym jest mnóstwo błonnika, w warzywach jest mnóstwo błonnika,
no to jak w skali dnia zjemy po 50 gramów, niektórzy jedzą, bo pewnie nawet więcej tego błonnika, bo on też pobudza sytość i dzięki temu teoretycznie jemy mniej, teoretycznie. Niestety, ale ten brzuch mamy zawsze wtedy praktycznie wypchany, wzdęty, czujemy się po nim źle. Bardzo dużo osób po zjedzeniu większej ilości błonnika, albo nawet nie większej, taka, która jest zalecana, czuje się źle, dlatego że błonnik, pamiętajcie o tym, to jest informacja, która jest bardzo rzadko mówiona, uwaga, jest też prebiotykiem, czyli nasze bakterie się nim odżywiają. Jeżeli wszystkie nasze bakterie żyją w odpowiedniej proporcji, czyli tych dobrych jest więcej, tych złych jest mniej, mówiąc w skrócie, to ten błonnik rzeczywiście może pomagać prawidłowo funkcjonować. Ale na przykład, jeżeli mamy problemy z jelitami typu SIBO, czyli przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego, to moi drodzy, jedzenie większej ilości błonnika to jest skazywanie siebie na cierpienie. Dlatego, że jeżeli jest więcej tych złych bakterii, to one będą jadły ten błonnik i będą się jeszcze bardziej rozrastały. Więc tak pięknym i długim wstępem idę do punktu drugiego. Kiedy nie jeść owsianki? Zawsze wtedy, kiedy czujemy się po niej wzdęci, kiedy mamy po niej gazy, kiedy czujemy się po niej osłabieni, kiedy czujemy się po niej zaspani. To są zawsze powody ku temu, żeby tej owsianki albo takiej ilości cukru nie jeść. No i piąty oczywiście punkt to problemy z jelitami, bo tak jak mówię, zauważyłem przynajmniej w strefie przemian, bardzo dużo osób czuje się znacznie lepiej wtedy, kiedy tego błonnika jedzą mniej. Teraz nie łapcie mnie za słówka, mniej nie znaczy, że nie jedzą w ogóle, jedzą go mniej, a nie więcej, o to mi chodzi. Czyli jedzą go 5, 10, 15 gramów czasami. To są bardzo często ilości, które są odpowiednie dla tych osób i wtedy one nigdy nie cierpią na zaparcia, nigdy nie mają problemów trawiennych i zawsze się czują po prostu lepiej. Więc jeszcze raz mówię, jeżeli masz problem z jelitami i cały czas czujesz się źle, mimo tego, że wszyscy mówią, że owsianka jest taka pyszna i zdrowa, a ty czujesz się nieźle, to spróbuj sobie tej owsianki zawsze na to śniadanie nie jeść, tylko sobie zmień to śniadanie. No Bartek, ale tutaj mówisz, że przy zaparciach nie jeść błonnika tyle, jak zawsze się mówi, że jak ktoś ma zaparcia, to powinien tego błonnika jeść właśnie jeszcze więcej. No nie, no moi drodzy, zaparcia to jest taka sytuacja, w której, żeby zobrazować to, macie tunel, do którego wjeżdżają samochody i tego tunelu się nie odkorkuje tym, że wjedzie tam jeszcze więcej samochodów, tylko te samochody stamtąd wyjadą. I teraz, przekładając na nasz przykład, jeżeli mamy tunel, czyli nasze jelita i do tych jelit wjeżdżają samochody, czyli jedzenie, no to błonnik też jest jedzeniem. Więc jeżeli mamy tego jedzenia już na tyle dużo, że to nam powoduje zaparcia bardzo często i jeszcze my się dopychamy błonnikiem, który teoretycznie ma nam przepchać to jedzenie, okej, ale to jelita decydują o tym, jak one się ruszają, więc ten błonnik nie spowoduje jakiejś tam magii. Więc wręcz przeciwnie, bardzo często osoby, które mają problemy z zaparciami, jak jeszcze się nafuturują tym błonnikiem, to mają jeszcze większe problemy z zaparciami, mają jeszcze bardziej wydęty brzuch, jeszcze mają większe gazy i czują się po prostu jeszcze gorzej. Więc jak masz problemy z zaparciami, to mogę ci od razu dać wskazówkę, na ten temat też nagrałem film, do którego serdecznie zapraszam. Zacznij się więcej ruszać, zacznij więcej spać, zacznij pić więcej wody i spróbuj zastosować na tyle, ile możesz, na ile ci zdrowie pozwala, warunki i tak dalej, post przerywany. I to są techniki, sposoby na zaparcia, które zawsze działają, tylko po prostu trzeba je wdrożyć. A błonnik sam z siebie do pewnego momentu będzie pomagał w trawieniu, ok, ale od pewnego momentu będzie przeszkadzał. Więc tak jak mówię, jeżeli nie chcecie czuć się wzdęci, albo jeżeli uważacie, że na was ta owsianka działa cudownie, to przetestujcie sobie. Przez 2 tygodnie jedzcie po prostu mniej błonnika, obserwujcie swoje ciało, swoje samopoczucie, swój brzuch i sami po prostu wyciągnijcie wnioski. I teraz już przechodzimy do punktu trzeciego, czyli co jest alternatywą, co jest lepszym śniadaniem moim zdaniem niż owsianka. Jeszcze raz powiem to co na początku, jeżeli po owsiance czujesz się super i tak dalej, masz efekty, spoko, jedz dalej owsiankę. Ten film nie jest dla tych osób. Ten film jest dla osób, które uważają, że mogą coś w swoim odżywianiu poprawić albo nie mają punktu odniesienia do tego, jak to jest się czuć mniej wzdętym albo czuć się lepiej po śniadaniu. Więc przetestujcie sobie śniadania, które są inne niż owsianki. I tutaj u nas na przykład w strefie przemian królują koktajle, szejki i śniadania, gdzie bazą są jajka. Jak chcecie sobie je przetestować, bardzo proszę, strefaprzemian.pl, wystarczy się zarejestrować w 10 sekund i tam macie dostęp do przepisów, do jadłospisów i tam są między innymi właśnie przepisy na śniadania, więc sobie po prostu sprawdźcie i zobaczcie, jak się czujecie. Tylko od razu mówię, nie jeden dzień, dajcie sobie 1-2 tygodnie, żeby chociaż wasz organizm miał chwilę na to, żeby się zaadaptować. Pamiętajcie, jeszcze raz mówię, możecie sobie robić szejki, koktajle,
baza jajek. Jajka są bardzo, bardzo zdrowe. Jedne z najbardziej zdrowych obecnie produktów. Jeżeli możecie ich jeść więcej, to jedźcie ich więcej. Tu znowu ktoś powie, Boże, Bartek, ale jajka mają cholesterol. Na temat cholesterolu już nagrałem bardzo dużo filmów i uwierzcie mi, że cholesterol, który dostarczacie z jajek, jest jak najbardziej zdrowy. Plus przypomnę wam, że jak dostarczacie cholesterol z zewnątrz, to wtedy wasza wątroba go nie wytwarza, a to oznacza, że ten poziom się będzie po prostu naturalnie wyrównywał. Więc cholesterolu w jajkach się nie martwcie. Jajka mają świetne białko, świetną jakość białka, jajka mają świetną jakość tłuszczu, jajka mają witaminy i minerały w bardzo dużych ilościach i bardzo dużo, więc bardzo warto je spożywać w jak największych ilościach. O ile oczywiście nie macie nietolerancji, na ten temat już też na oddzielny film. Jajka, koktajle, tak samo możecie sobie z tego korzystać. Jeszcze raz mówię, są dostępne na naszej stronie, więc wejdźcie tam sobie w przepisy i to, co wam pasuje, z tego sobie korzystajcie. Podsumowując, ten film nagrałem dlatego, że po prostu nie lubię czegoś takiego, że jeden produkt albo jeden posiłek jest tylko i wyłącznie dobry. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Owsianka jest doskonałym tego przykładem, bo jest bardzo mocno promowana przez większość dietetyków jako zdrowy początek dnia, jako energię na cały dzień, co nie do końca się z tym po prostu zgadzam, to już mówiłem na początku filmu, to daje, owsianka nam daje energię na chwilę, na kilka godzin max, a nie na cały dzień. Plus dodatkowo ilość błonnika, to, że czujemy się cały czas wzdęci. Prawie mój film na temat wzdęć ma chyba z 700 albo z 800 tysięcy wyświetleń. To jest ogromny problem, na który ludzie szukają cały czas rozwiązań. Więc owsianka nie jest rozwiązaniem, jest tylko i wyłącznie pogłębianiem tego problemu. Jeżeli uważasz, że czujesz się dobrze i mimo tego chcesz spróbować, brawo, uważam, że to jest bardzo fajne podejście. Spróbuj sobie przez 2 tygodnie, przez tydzień minimum, tego błonnika jeść mniej. Obserwuj ciało, obserwuj to, jak się czujesz. I po prostu zobacz różnicę, bo punkt odniesienia w tym wszystkim jest absolutnie najważniejszy. Są osoby, które będą się czuły dobrze, są osoby, które będą się czuły źle i o tym też trzeba otwarcie powiedzieć. Nie dla wszystkich owsianka będzie dobrym po prostu śniadaniem, szczególnie dla osób, które mają problemy z jelitami. Wtedy rzeczywiście bym absolutnie tej owsianki nie polecał ze względu właśnie na dużą ilość błonnika i ze względu na dużą ilość cukru, który może negatywnie właśnie wpływać na naszą florę bakteryjną w momencie, kiedy właśnie jest przerost bakterii, czyli SIBO. Okej, moi drodzy, tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli oczywiście oczekujecie jakichś jeszcze dodatkowych odpowiedzi, bardzo proszę, zadawajcie mi pytania na kontakt@strefaprzemian.pl. Bardzo chętnie z wami porozmawiamy i znajdziemy pewno jakieś fajne rozwiązania. Jeżeli potrzebujecie od nas bardziej kompleksowej opieki, czyli chcecie dostęp do ponad 200 przepisów, do jadłospisów, kilkunastu nawet, albo kilkudziesięciu w sumie, treningów pełnometrażowych, spersonalizowanych, kursów, e-booków, kontaktu z nami ciągłego, nieustającego, to dołączajcie do Strefy Przemian, kompleksowej opieki. Z tego słyniemy, w tym sobie najlepiej radzimy i dzięki temu ludzie właśnie mają najlepszy progres u nas od 49 zł miesięcznie. Jeszcze to u nas kosztuje, więc serdecznie tam zapraszam. Jeżeli potrzebujecie więcej w ogóle ludzi do tego, żeby nad sobą pracować i w ogóle, żeby mieli taką społecznością się otaczać, to dołączcie do naszej grupy Pomagamy w Odchudzaniu bez hejtu i kompleksów. To jest grupa na Facebooku, która ma prawie 50 tysięcy osób na dzień. Dzisiejszy jest styczeń 2022. Na sam koniec jeszcze oczywiście odpowiem na pytanie, czy błonnik może wpływać negatywnie na trawienie. Tak jak już powiedziałem w tym filmie, zdecydowanie tak, zbyt duża ilość błonnika jak każdej innej substancji może źle wpływać na nasz organizm, w tym przypadku właśnie na trawienie. I jeszcze raz mówię, osoby wszystkie, które dobrze odpowiedziały na to pytanie, spośród nich wylosuję jedną osobę, która wygra mojego e-booka dowolnego, wybranego przez siebie. Tyle na dzisiaj ode mnie, a teraz zapraszam Cię do mojego kolejnego filmu, w którym pokażę Ci fajny przepis na śniadanie. Serdecznie zapraszam i dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Cześć!